Na moje przygotowanie przed sezonem składa się trening siłowy, jak i trening kondycyjny i wytrzymałościowy. Trening kondycyjny i wytrzymałościowy zapewniało mi bieganie czy rower w domu, no bo wiadomo, że gdzieś ta przerwa w sezonie jest gdzieś w tym okresie zimowym, gdzie ciężko jest gdzieś wyskoczyć na rower, ale bieganie czy inne rzeczy na dworze dało radę robić. A tak jak mówiłem, trening siłowy odpowiadał u mnie za to crossfit i siłownia. Na początku pierwszy miesiąc trenowałem sam w Toruniu na CrossFit Polna. Ja później klub GKM zapewnił nam treningi w Stomilu Grudziądz, gdzie tam trenowałem pod okiem trenera Grzegorza Jasińskiego. A teraz już jest troszeczkę mniej tego czasu na treningi. Gdzieś tam byłby problem, żeby dojeżdżać do Grudziądza na treningi, więc staram się realizować to, co trener Grzegorz mi podpowiadał i to, co robiłem z trenerem Grzegorzem, ale samemu już. Nie przepadam za bieganiem. Gdzieś to nie jest ten, ale wiem, że muszę to robić i wiem, że bardzo dużo mi to daje. Jest to bardzo dobry trening, także robię to często, aczkolwiek nie zawsze z przyjemnością. Oczywiście zdarza się, że z przyjemnością sobie pójdę, to też zależy od humoru i od tego, którą nogą wstanę. Ale lubię za to bardzo na rowerze jeździć i czy to w budynku, czy to na dworze, sprawia mi to zawsze przyjemność. Troszkę inne życie, gdzie rówieśnicy zawsze gdzieś po szkole wychodzą na miasto, czy wychodzą na jakieś imprezy, czy inne takie rzeczy, albo jakieś wypady organizują, a gdzieś tam no ja mam z tym problem, bo no nie mogę sobie na takie rzeczy pozwalać. Znaczy może nie to, że nie mogę, tylko nie zawsze jest na to czas, żeby sobie na to pozwalać, bo wiadomo, trzeba do tego podchodzić dystansem i mieć ten balans. Ale no, różni się dość sporo to życie. Podglądam zawsze starszego kuzyna Pawła, gdzie jak on trenuje, gdzie trenuje i co robi na tych treningach. Także nawet jak byliśmy razem w górach na nartach, to też razem trenowaliśmy. Gdzieś na rower czasami wyskakujemy na szosę i gdzieś cały czas słucham Pawła i biorę sobie do serca jego wskazówki. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy mnie zainspirował, ale myślę, że gdzieś się do tego też przyczynił, bo gdzieś jako pierwszy w tej rodzinie zaczął uprawiać ten sport. I na pewno gdzieś tam się przyczynił do tego, że ja teraz zacząłem to uprawiać.